Cześć wszystkim, znowu Ponio 7. Dzisiaj rozpoczynam moje sierpniowe wyzwanie. To sierpniowe wyzwanie będzie polegało na tym, żeby w całości w sierpniu przejść i nagrać tą grę. Ta gra nazywa się Amayui Castle Meister. Czym jest ta gra? Ta gra jest taktycznym RPG-iem w połączeniu z visual novel. I to tak, ta gra jest dosyć długa. Szacuję, że jej przejście może zająć około 100 godzin, więc będę musiał się trochę streszczać, jeżeli będę chciał to przejść w ciągu całego sierpnia. A dlaczego chcę wam pokazać tą grę? Ponieważ mi się bardzo spodobała. Zobaczyłem ją na streamach u innego youtubera. I spodobała mi się. To jest bardzo dobra gra. Może będę mówił, co mi się podoba trochę później, jak już zaczniemy grać. Generalnie mechaniki gry są dosyć dobre. Historia też mi się całkiem podoba. Postacie są takie, powiedziałbym, przywiązuje się do nich człowiek w ramach, w trakcie grania. Kilka rzeczy organizacyjnych zanim zaczniemy, ponieważ ta gra jest połączeniem również visual novel i ponieważ cała jest po angielsku, nie zamierzam wszystkiego czytać tekstów, które się tutaj pojawiają. I tak, jeżeli ktoś ma problemy z czytaniem angielskiego albo nie chce czytać tekstów, a wierzcie mi, tu jest dużo, bardzo dużo czytania, więc jakby oglądanie tej gry to może się również wiązać z przeczytaniem jakby ilości tekstu równoważnej jakiejś książce. Więc jeżeli ktoś nie chce tego, bardziej go interesuje jakby warstwa taktyczna growa, będę robił ułatwienie po każdej rozmowie, przewincie do momentu, w którym widzicie, że już nie ma żadnej rozmowy i postaram się streszczać wszystko w kilku zdaniach, co się mniej więcej wydarzyło. Więc jeżeli kogoś nie interesują te długie dialogi, może je pomijać i postaram się, żeby każdy wiedział, o co dalej się dzieje. Ale zachęcam do czytania, mimo że tekstu jest dużo, gra jest tak japońska i trochę tutaj niektóre rozmowy są trochę napompowane, bym tak nazwał. Ale mimo wszystko ogólna jakość jest dosyć dobra jak na grę japońską. Więc polecam. Zacznijmy grę. Gra ma bardzo dużo opcji dla kolejnych przejść. Tutaj nie mam żadnych z nich odblokowanych, więc gramy kompletnie na wyłączonych, czyli taki, powiedziałbym, vanilla pierwsze przejście. Zagramy na difficulty normal. Ponieważ chcę mieć fan z tej gry. Na normalu pozwala ci na robienie dużo rzeczy, które troszkę przyspieszają rozgrywkę i które na hardzie byłyby bardzo mocno karane. Więc można bardzo często rozdzielać swoją drużynę i eksplorować dungeon w wielu kierunkach naraz, co na hardzie byłoby bardzo karane przez to, że jakikolwiek przeciwnik może pokonać pojedynczą postać. Widziałem grę, może dałbym radę grać na hardzie, może nie. W każdym razie nie chce mi się, gramy na normalu. No i dobra, czeka nas za chwilę pierwsze intro. No to zaczynajmy.二つの世界が融合して生まれたディルリフィーナの世界にて、かつて世界の命運を分ける三人戦争と呼ばれる神々の戦いがあった。人間族を支配していた世界の古が神と、エルフや獣人などを守ってきた世界の五つ神、そして人間族により作られた新しい神である気候女神たちによる三つどもえの戦争である。 激しい争いの末、気候女神はその姿を消し、戦争の勝者となったうつつ神は世界の支配者となり、人間族や人間たちを庇護下に置き自らの信仰を集めた。そして人間族は
独自に築き上げた文明の根幹に関わる技術や概念を封じられ、再発明されないよう禁忌として扱われることになる。同時に回収の見返りにと、魔力とそれを操る術を与え、さまざまな奇跡を起こす力を得た。やがて時代は流れ、神々を頂点とした信仰力を奪い合う国家間での戦いへと発展していった。これは他者との絆を重んじた女神の軌跡をたどる物語。神話の舞台となるのはラウルバーシュ大陸西方北東部フィアスピア。元来霊地として妖精や精霊が住まう土地であり、エルフの神の一つであるフィユシア神が治め見守っていた。エルフの神でありながらも徐々に人間族の信仰が集まり栄え、そして一つの国家が建国される。幾度となく分裂と統合を繰り返し、時としてエルフ族が統治する時代も到来したが、時の流れとともに人間族の国家インフルース王国が制定された。現在においてもフィユシア神への信仰が高いこの国に古き時代の遺跡が発見され、国は調査のために技術者を集結させ、その任へと渡らせることとなった。この物語はその調査へと一人の技術者がトライするところから始まる。Dobra, to nasza pierwsza przerwa. Póki co jest dosyć prosto. Jest wspomniane o takim, że miejsce się dzieje w takim królestwie, nazywa się Infurus. Kiedyś był zamieszkiwany przez elfów, teraz jest obecnie zamieszkiwany przez ludzi. I kiedyś była tu bitwa pomiędzy starymi bogami, bogami mechanicznymi i bogami obecnymi. Bitwę wygrali obecni bogowie, wygnali starych bogów i zakazali techniki tworzenia mechanicznych bogów. I historia nasza się zaczyna od jakichś ruin, których pewien technomanta został najęty, żeby zwiedzić. し女神、Dobra, w sumie nie wiem, czy jak za dużo mam mówić. Tekst jest na autoprzewijaniu, więc mam nadzieję, że prędkość jest mniej więcej ok. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś uwagi co do prędkości tekstu, to dawajcie znać. W grze jest bardzo dużo opcji na konfigurowanie tego, żeby ją dostosować trochę szybciej, trochę wolniej. Dla mnie ta prędkość jest mniej więcej ok. Mam nadzieję, że dla was też będzie działało. Dobra, jesteśmy w tych ruinach. No i cóż, to był nasz główny bohater. Avaru. Konna fukuzatsuna mochi o yomeru to wa taishita mono da. Ah.
jest druga z ważnych postaci w grze. Tak, to jest nasza pani ochroniarz. Tak, ta... Może poczekajcie za chwilę, zatrzymam. Ta wyprawa jest całkiem nieźle zorganizowana. Poza tym, że są ludzie od, powiedzmy, brudnej roboty, których za chwilę poznamy. Jest Avaro do takiej bardziej wyspecyfikowanej roboty. No i mamy ochroniarza, więc całkiem spoko. No, czyli panią ochroniarz. Dobra. Właśnie, a propos, kim jest technomanta w tym świecie? To się nigdy nie wydarzy. A nie, może się wydarzy, ale nie będzie miało dobrych efektów. Avaro jest dosyć pewnym siebie gościem. Przy okazji kolejny fakt, Avaro jest półelfem. Anchan. Avaro ne. ここらじゃ見ねえ顔だな。確認するが、鉄道障害からの派遣か。To nasi ludzie od czarnej roboty. Stary Pierdziel i Grubas. そうかよ。他国から流れてきて早々にこんな大口の仕事が見つかるなんて運がいいな。Co tak mało ważni, że nawet nie mają imienia. Ojo, cój 先日ここらで土砂崩れが起こってな。それでこの遺跡が見つかったのさ。調査が始まったのも最近だ。Okej. Ruiny dopiero niedawno się pojawiły. Były to od dawna, ale dopiero niedawno pojawiło się wejście do nich. でもまあ、しばらく終わらないだろうよ。規模が大きすぎるんだよ。とてもじゃねえが、すぐに全部修理するのは無理だぜ。Wygląda na to, że to są pewnego rodzaju techniczne ruiny. 本当に何にも知らないで来たんだな。この遺跡全部がそうだって話だよ。Zajmie więcej niż parę dni. Naprawa prostego samochodu może zająć tygodnie. Co dopiero samochodu wielkości zamku. Narodu na. Taśka nie umaj san nara. ひとところにとどまらねえ方が利口な選択だ。国を渡ってきた理由はそれか？だ、アバロは chyba nie trzyma się innego miejsca。
Tak, Avaro jest gościem z planem. A jeżeli ten plan wydaje się być bardzo odległy. Ta grubas nie ma zbyt wysokich planów życiowych. エルフってのは人間より聡明だって聞く。実際は何歳なの？今の下りは何の意味があったんだよ。 Mówiłem, Avaro jest pewnym siebie gościem. Tak, kuena jacu da ze. Oj, Avaro, sigotu ga owattara sake ni tsukiae yo. Skoshi kakunin shitai koto ma aru kara na. Może lepiej nie pić z tym grubasem, Avaro. Watatte kita takoku no hanashi demo kikasete kure. Pippin no nechan ga iru tokoro wo shoukai shite yaru zo. A to stary pierdziel od razu wie, o co chodzi. が好きじゃねえやつなんてこの世にいないだろう。オッケー。少し声を抑えよう。現場の中が良好なのは良いことだが、遺跡内は声がよく響く。あまり大声ではないと。うん、パトワレ。 Panie ochroniarz, już przewiduje problemy. Że pani ochroniarz to zła nazwa. Pani rycerz, o. Let's get to work. Dobra, mamy już robotę? Mamy. Dobra. Ancia, kono iseki no shuri ni naretai nara, yarikata o osete yarou ka? To akurat jest tutorial. Tutorialu nie potrzebuję, ja będę tłumaczył, o co tu chodzi. Dobra. Dla wszystkich, którzy pominęli rozmowy. Nasz główny bohater jest, nazywa się Avaro. Jest półelfem, technomantą. Został najęty do naprawy tych ruin. Te ruiny odsłoniły się niedawno. Blisko jakiegoś miasta i okazało się, że te ruiny są jakimś mega gigantycznym urządzeniem. I Avaro jako technomanta ma tu zbadać to urządzenie i naprawić ile się da. Nie jest sam, ma też pomoc, stary pierdziel oraz grubas, są od brudnej roboty. Mamy też ochroniarza, panią rycerz, ale na razie bierzemy się do roboty. Dobra, na razie mamy tylko jedną postać. Avaro. Tak, ma dużo statów. Na razie co nas interesuje to, że mamy 3 punkty ruchu oraz 19 punktów FS. O, nie chcecie włączyć. 3 punkty ruchu oznacza, że możemy się przesunąć co turę o 3 kratki. Są jeszcze dodatkowe na to ograniczenia. Mianowicie, jak widzicie, teraz mogę się przesunąć tylko jedną kratkę, ponieważ nie widzę pola dalej, więc eksplorowanie zabiera nam wszystkie pozostałe punkty ruchu, dlatego możemy się przesunąć tylko w nieznane pole o jedną kratkę. Zróbmy to. Skończmy turę. Tak, tutaj jest coś jak auto kończenie tury. Jeżeli wszystkie postacie wykonają wszystkie ruchy, to auto przechodzi do następnej tury.
zalecam to wyłączyć dosyć szybko. Robią się z tym problemy. Więc ja będę hotkeyem kończył turę. Dobra. A i właśnie, to jest nasza baza. Naszą misją jest naprawić wszystkie zepsute monumenty. Defeat, w sumie 30 tur na to mamy. Nie będzie z tym problemu, to jest też nasza baza. Baza na razie nie ma znaczenia, ale później będzie ważniejsza. Dobra, kolejne pole. Dobra, i to jest jakby nasz pierwszy room, który odkryliśmy. Całe dungeony dzielą się na roomy. I roomy są bardzo ważne, ponieważ nad nimi sprawuje się kontrolę. Jeżeli w roomie pozostają tylko nasi bohaterowie, to przejmujemy kontrolę nad wszystkimi polami. Kontrola nad polami jest bardzo ważna, ponieważ tylko po naszych polach możemy się przemieszczać z pełną prędkością. Jeżeli pola jakiegoś w roomie nie kontrolujemy, to wejście na dane pole odbiera na wszystkie punkty ruchu, podobnie jak eksploracja. Więc kontrola nad pomieszczeniami i konkretnymi polami jest dosyć ważnym elementem tej grze. Dobra, w tym roomie mamy również skarb. Wejdźmy na niego. Azur nad to taka mała potka. Na razie nam nie będzie potrzebna. Dobra, koniec tury. Kolejne. No i dobra, tylko tutaj możemy iść. No to zrób. Dobra, to jest jeden z tych broken monumentów, których mamy naprawić. Na razie to jest tylko do celów misji, ale później też będzie miało inne znaczenie. Dobra, wchodzimy na niego. Ciach. I naprawiamy. Przy okazji to, że możemy go naprawiać, to jest częścią tego, że Avaro posiada skill Technomancera. Inne postacie w grze nie będą mogły tego robić. No, poza jedną inną. Dobra, na razie to nie ma znaczenia. Ciach. Dobra, teraz idziemy tutaj na dół. Dobra, teraz odblokowaliśmy portal. Może zajmijmy go. Deploy Gate. Tak, kiedy jest szary, to go nie kontrolujemy. Kiedy wejdziemy na niego, to zaczyna się robić niebieski. Teraz możemy z niego korzystać. Tak, kiedy w pierwszej turze, kiedy na niego wejdziemy, to możemy zrobić standby albo retreat. To może teraz zrobię retreat. Ponieważ poruszanie się zużywa punkty FS. Każde pole, po którym się poruszymy, odejmuje nam jeden punkt FS. Chyba regenerujemy FS, standardowo regenerujemy chyba jeden na turę, bez żadnych modyfikatorów. Natomiast możemy jeszcze coś zrobić, możemy wycofać się z pola bitwy, korzystając z tego albo z deploy gate'ów, albo z baz. Kiedy wejdziemy na deploy gate albo bazę, mamy opcję wycofania się. Kiedy bohater jest wycofany, jest poza bitwą, to bardzo szybko regeneruje nie tylko FS, ale również punkty życia i many. Więc to jest dosyć prosty sposób na regenerację. Dobra. Wycofałem się teraz, ponieważ i tak możemy wykonać tylko jeden ruch na raz, więc jak już przemieściłem się na deploy gate, to i tak nie mógłbym nic więcej robić, więc równie dobrze mogłem się wycofać. To zakończmy turę. Teraz możemy z powrotem przywołać naszego bohatera. Bohatera przywołujemy albo w bazie, albo w zajętych deploy gate'ach i one mają również zasięg 1, więc wszystkie pola prawidłowe, dookoła ich możemy tam deployować bohaterów. Dobra, wracaj. I tutaj mamy kolejny room do zbadania. Dobra. Okej, dobra, to jest nasz pierwszy sekret. W każdej misji są ukryte pola z surowcami. Możemy w Mission Description zobaczyć, ile na danej mapie jest pól z surowcami. Na tej mapie jest tylko jedno pole z roślinkami. Jeszcze nie ma żadnych pól z... Cóż, generalnie musimy wziąć jakiegoś bohatera i stanąć na tym polu. No i zebraliśmy 5 surowców. Zbieranie surowców jest dosyć ważne w tej grze. W tej grze jest dosyć dużo craftingu, ale to na później się objawi. Podczas misji nie wiemy, co zebraliśmy, dopiero po zakończeniu misji dowiemy się, co dostaliśmy. No i dobra. Raz odkryte surowce już widać,
Tylko one się nie respawnują do końca misji. Musimy zakończyć misję, jakby powrócić na tą mapę ponownie i wtedy wszystkie surowce się respawnują i wszyscy wrogowie też się będą respawnowali. Ale to na przyszłość. Dobra. No dobra, to jest chyba ostatni punkt, który musimy naprawić. Tak. Tak. Okej. Powinno być coś jeszcze. Okej. To jest pierwsze ukryte przejście. Żeby wykrywać przejście, potrzebujemy postać, która ma skill search. Taka postać wtedy może odkrywać ukryte przejścia. No i zazwyczaj nie jest to wymagane do kończenia misji, ale zazwyczaj można w ten sposób odkryć ukryte surowce. I potrzebne jest również do kontrolowania całości mapy, ale to za chwilę jeszcze. Dobra. Ukryty korytarz. Tu jest skarb. W odróżnieniu od tamtego skarbu, który tam znaleźliśmy, ten jest zamknięty w skrzynce. Żeby mieć skrzynkę otworzyć, musimy mieć postać, która ma lockpicking skill. Inne nie będą mogły otwierać skrzynek. Avaro jest dosyć wszechstronną postacią do takich rzeczy, ponieważ ten skill Techmonancera daje mu dostęp do prawie wszystkich możliwych rzeczy na mapie. Dobra. Ciach. Weteran Ringu. Okej, to w sumie możemy na razie założyć. Tak, mamy nasz startowy ekwipunek. Młot Technomanty. Niedługo zobaczymy, jak będzie wyglądał. Mamy jakieś ciuchy. O statach może jeszcze później powiem. O, ten daje nam odporność na ogień. I tak, jeszcze jest coś takiego jak link. Nakładając pewne ekwipunek, pewne przedmioty z ekwipunku, dostajemy bonusy setowe, nazwijmy to. Czyli na przykład nakładając buty i zbroję Technomanty, dostajemy bonus 3 do HP. Nie jest to zbyt dużo, ale jest coś. Dobra. Teraz możemy zakładać akcesoria. Dostaliśmy nasz pierwszy pierścionek, daje nam plus 1 do siły. No to załóżmy. Can't change after taking action. Dobra. Teraz będziemy mogli to zrobić. Nie, już nie mamy nic innego na tym miejscu. To załóżmy. Zwiększa nam siłę z 8 na 9. Jeszcze później wytłumaczę, co znaczą te statystyki. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Tu jest punkt odnawiania się. Punkty odnawiania się są dosyć przydatne. Wchodząc na nie postać, otrzymuje z powrotem wszystkie punkty HP, SP, FS i są kasowane wszelkie statusy. Na normalu punkty odnawiania się są Healing Fair, są wielokrotnego użytku, na hardzie są jednorazowe. Pierwsza postać, która wejdzie, zużywa jakby. Więc kolejna zaleta grania na normalu. Dobra. Idźmy tutaj. I to jest chyba już ostatni punkt, tak. Przy okazji, tutaj widzimy również pasek całkowitej kontroli mapy, czyli ile pól na danej mapie jest zajęte przez dany kolor. Teraz widzimy, że 100% jest zajęte przez nasz kolor. Oznacza, że zwiedziliśmy całą mapę. To jest taki dobry wskaźnik tego, czy na mapie znajduje się jeszcze jakieś ukryte pomieszczenie. Poza tym bardzo często dostajemy dodatkowe nagrody, jeżeli zwiedzimy mapę w 100%. Dobra. No to tyle. To jedziemy dalej. Dobra. To byłby koniec pierwszego odcinku. Będę starał się dzielić tutaj to na około półgodzinne odcinki. Około. Ponieważ w grze jest dużo rozmowy oraz niektóre bitwy są dosyć długie, to raczej to się nie utrzyma zbyt długo. Ale zobaczę. Na razie pozostanie przy półgodzinnych odcinkach. Później będę dzielił na godzinne albo dłuższe. Zależy. Dobra.
póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!